Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest profesor Romuald Szeremietiew. Panie profesorze, czy konflikt dyplomatyczny wokół uznania nowych władz w Wenezueli może przerodzić się w konflikt militarny? No, ta sytuacja jest rzeczywiście trudna, bardzo i skomplikowana, dlatego że obecny prezydent Maduro, ma wyraźnie przeciwko sobie całe społeczeństwo. No, jego przeciwnikiem jest przewodniczący parlamentu, który zresztą ogłosił się takim tymczasowym prezydentem. Natomiast po stronie prezydenta jest wojsko, armia. To jest duża armia. Powiedziałbym, że jest porównywalna, jeżeli chodzi o wielkość, z armią polską. A więc to jest poważna siła. No i jest tradycją krajów Ameryki Łacińskiej, że często wojsko tam w samej Wenezueli, też tak było, odgrywa bardzo istotną rolę. Dochodzi z zamachów wojskowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, w każdym razie wojsko tutaj może odgrywać poważną rolę. No i teraz do tego konfliktu nakłada się wszystko to, że w zasadzie chyba nie wiem, poza Boliwią i Kubą wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej dystansują się od Maduro. No, przeciwnikiem są Stany Zjednoczone oczywiście. No i powstaje pytanie, czy można rozwiązać ten konflikt tak, jak proponują chociażby tutaj sugestie ze strony Unii Europejskiej nadchodzą, żeby przeprowadzić ponownie wybory prezydenckie w kraju, na co się Maduro zgodzić nie chce. A ostatnia, to co powiedział minister obrony, który popiera prezydenta, mówi, że po naszych trupach tak możecie sobie te wybory przeprowadzić. Więc no, sytuacja rzeczywiście jest bardzo groźna. Jest oczywiście pytanie, czy może dojść do jakiejś interwencji militarnej. Czy Stany Zjednoczone są w stanie, czy mogą, bo to, czy były gotowe, to jest inna kwestia, ale z innych źródeł wiemy, tak, że Stany Zjednoczone w tej chwili przygotowują się do tego, aby uzyskać zdolności w przyszłości do prowadzenia jednego dużego konfliktu zbrojnego. No, a to oznacza, że tych zdolności jeszcze nie mają. No i biorąc pod uwagę, jak mówię, wielkość armii wenezuelskiej, powstaje pytanie, jakimi siłami trzeba byłoby operować, żeby się tutaj odważyć na tego typu interwencje. A więc wydaje mi się, że ten kryzys będzie trwał, chyba że dojdzie do jakiegoś gwałtownego przesilenia. Mianowicie, gdyby prezydent chciał przy pomocy sił zbrojnych spacyfikować przeciwników. No ale no, to się może oczywiście skończyć krwawą jatką, tyle można na razie powiedzieć. Czy wydarzenia w Wenezueli to nie jest symbol czasów, że Ameryka traci swoją pozycję nawet na kontynencie południowoamerykańskim? Tak, to jest, oczywiście. Tak. No i to jest znamienne, że Rosja się bardzo angażuje w poparcie dla prezydenta Maduro. Tam zdaje się pojawiły się nawet jakieś bombowce rosyjskie przyleciały, które przenoszą broń nuklearną i gdzieś tam stacjonują, czy mają stacjonować. Mówi się o tym, że Rosja tam myśli o swojej bazie. No, co z punktu widzenia z kolei Stanów Zjednoczonych jest rzeczą nie do przełknięcia. Pamiętamy kryzys kubański. Tak, tutaj Ameryka jest bardzo czuła, jeżeli idzie o obecność rosyjską, zwłaszcza na terenie Ameryki Amerykańskim, nawet jeżeli dotyczy to tylko Ameryki Łacińskiej. Więc no, nie wygląda to wszystko zachęcająco, powiedziałbym tak. No i pytanie oczywiście, czy i jak Stany Zjednoczone tutaj będą dalej reagować. Sądzę, że będą chciały to rozwiązać, jeżeli organizuje jakiś szerszy nacisk i przy pomocy jakichś środków dyplomatycznych, no ale gospodarczych, tak. No, pojawiają się słynne sankcje. Tak. Wenezuela jest w złej sytuacji wewnętrznej, tak. Tam wiele ludzi nie dojada, tak. Jest kryzys 2,5 miliona ludzi z 30-milionowego chyba kraju wyemigrowało. No więc to są rzeczy, które mogą, że tak powiem, tak czy inaczej skończyć się katastrofą dla Maduro, ale może być to katastrofa krwawa. Zdaniem pana ministra, jakie będą konsekwencje konfliktu dyplomatycznego na linii Polska-Izrael w kwestii wojskowości? Bo wiemy, że polskie siły powietrzne ćwiczyły z siłami Izraela dość intensywnie ostatnimi czasy. Nie sądzę, żeby to się przełożyło, jeżeli idzie o współpracę tutaj w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Zwłaszcza przy wyraźnym znaku Stanów Zjednoczonych, które mówią, że
sojusznicy Izrael i Polska nie powinni się kłócić. No, Izrael, politycy izraelscy, którzy zaangażowali się, moim zdaniem niemądrze, tymi antypolskimi wypowiedziami. Mówi się tak, że dzięki temu można liczyć tam w Izraelu na jakieś większe szanse w wyborach. Tak, ale gdyby, jeżeli rzeczywiście jest to prawdą, to dla nas to jest bardzo niebezpieczny sygnał, ponieważ on wskazuje, że na hasłach antypolskich można coś wygrać w wyborach. To znaczy, że tego typu hasła są jakby przyjmowane, wywołane przez wyborców izraelskich. Otóż ja przypominam, że w Polsce, gdyby ktoś chciał na antysemityzmie budować swoją kampanię wyborczą, to nie tylko, że nie wygra, ale moim zdaniem się skończy jako w ogóle polityk, który jest na scenie politycznej naszej. A więc to jest sygnał bardzo niedobry pod tym kątem. I jeżeli Stany Zjednoczone rzeczywiście chcą, żeby tutaj sojusznicy się nie kłócili, no to muszą bardziej wpływać na polityków izraelskich, żeby nie używali tej kurzy. Czy tam wydaje się, że Izrael powinien zastanowić się nad zmianą narracji, jak to się mówi, tak, jeżeli idzie o historię najnowszą, ponieważ tam widać zwyciężyły jakieś wątki antypolskie, co z punktu widzenia również interesów chyba Stanów Zjednoczonych jest niedobre. Więc ja nie sądzę, żeby to przełożyło się na współpracę w dziedzinie wojskowej, dlatego że tak, no i znam przemysł izraelski i tutaj tendencje i to, co chcą osiągnąć ci izraelscy przemysłowcy, to raczej oni będą zainteresowani współpracą jak najbardziej z Polską. Czy pan minister dopuszcza możliwość, że konflikt dyplomatyczny z Izraelem mógł zostać zainspirowany przez Rosjan? Tak, to znaczy tutaj jest rzeczywiście też kwestia taka, że jest taka opowieść, że Izrael budowali polscy Żydzi, natomiast ta polska jakby epoka w historii Izraela chyba się skończyła i pojawiło się bardzo wielu Żydów rosyjskich. Oni odgrywają tam bardzo istotną rolę, a to oznacza, że Rosja może mieć bardzo silne przyczółki, jeżeli idzie o izraelskie społeczeństwo. To, że Rosja, no, władze rosyjskie i oficjalna Rosja nie przepada za Polską, to wiemy. A więc można przyjąć również takie założenie, że te rzeczy, które dotyczą właśnie relacji izraelsko-polskich, mogą być jakoś inspirowane, wywoływane również przez agenturę, chociażby przez agenturę właśnie związaną z Rosją. Jest to niestety bardzo prawdopodobne. Panie ministrze, atasze wojskowy Rumunii zwrócił się do polskich władz o udostępnienie informacji o zdrowiu psychicznym, a także morale polskich żołnierzy. To jest normalne działanie? Po co w ogóle Rumunom takie informacje? Rzeczywiście miało miejsce takie zdarzenie, ale jest też kwestia i taka, która mi trochę zdziwiła, reakcji ze strony resortu obrony, ponieważ zdaje się, że tam postanowiono, że takie informacje zostaną udzielone. Otóż wśród różnych rzeczy, które dotyczą armii, no stan morale żołnierzy jest bardzo ważną informacją i nawet wydaje mi się, że na stosunku do sojusznika nie można się dzielić tego typu informacjami, to chyba powinno być objęte jakoś bardzo ścisłą tajemnicą. Tak, to jest chyba równie ważne jak to, ile mamy jakiego uzbrojenia w magazynach i jakie są nasze zdolności mobilizacyjne. Tak więc, no, jeżeli rzeczywiście MON chce przekazywać tego typu dane Rumunom, to byłbym bardzo zdziwiony, gdyby rzeczywiście do tego doszło. Kiedyś było głośno o propozycji Szwecji nawiązania sojuszu obronnego z Polską. Czy pana zdaniem taki sojusz polsko-szwedzki lub polski z krajami Skandynawii i krajami bałtyckimi zmieniłby sytuację strategiczną w regionie Bałtyku? Ja czas jakiś temu już snując różne wizje, tak, budowania jakiegoś szerszego układu, który zagwarantowałby naszemu krajowi bezpieczeństwo, zwróciłem uwagę na Skandynawię jako potencjalnego sojusznika i partnera. Nawet powiedziałem, że w tych moich rozważaniach wyglądało, że tego typu współpraca może mieć dla nas większe znaczenie i być cenniejszą niż współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Dlaczego? Dlatego, że na przykład w Grupie Wyszehradzkiej mamy, powiedziałbym tak, niejednoznaczną postawę naszych partnerów, jeżeli chodzi o Rosję. Z naszego punktu widzenia jest dosyć istotne. Natomiast jeżeli chodzi o kraje skandynawskie, to zarówno Szwecja, jak i Finlandia, jak i Norwegia, a dalej idąc nawet Dania, wszystkie one dostrzegają bardzo silnie zagrożenie ze strony Rosji. No, Szwecji w szczególności. Ta propozycja, o której pan wspomina, rzeczywiście miała miejsce i wiem, że ona nie została podjęta przez stronę polską, natomiast została podjęta przez Estonię. I Estonia taki sojusz zawarła. I to jest moim zdaniem niezrozumiałe. Dlaczego? Dlatego, że współpraca Bałtyk, biorąc pod uwagę geostrategię, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa zaczyna odgrywać bardzo istotną rolę. Po pierwsze dlatego, że gdyby doszło do zagrożenia tutaj naszego bezpieczeństwa, to wiadomo, że pomoc, która może się tutaj pojawić, zwłaszcza jeżeli chodzi o stronę amerykańską, powinna do nas dotrzeć morzem. Tak budowaliśmy, pamiętam to jeszcze, kiedy byłem w Ministerstwie Obrony, podjęła się decyzja o budowie między innymi portu, który będzie mógł przyjmować tego typu transporty. Prawda? Więc taki port powstał, jeżeli chodzi o stronę polską. No i tutaj morze jest, jak widać, ważne. Dalej Rosja, no morze to jest Kaliningrad również. To jest wielka baza rosyjska w Bałtycku. I wobec tego i flota bałtycka operująca na Bałtyku. Otóż gdybyśmy my nawiązali taką współpracę sojuszniczą, militarną również ze Szwecją, z Finlandią, tak, z Danią, plus Norwegia, to moim zdaniem tutaj możliwości operacyjne rosyjskie, jeżeli idzie o Bałtyk, byłyby sprowadzone do minimum. Więc jest to rzecz, o którą warto byłoby zabiegać. Zwłaszcza, że kiedy policzymy, gdyby do tego jeszcze dołączyła jakoś Wielka Brytania. Ja przypominam, że istnieje taka współpraca nordycka, to się nazywa, tak, gdzie premierzy tych rządów plus Wielkiej Brytanii co pewien czas spotykają, ustalają różne rzeczy. Tam zdaje się, że jednym z elementów tej współpracy nordyckiej, bo do tego dochodzi jeszcze Islandia, jest kwestia wykorzystania zasobów, które znajdują się w rejonie Arktyki. Tak. I tutaj Rosja jest konkurentem bardzo poważnym. Ale myślę, że tutaj gdyby Polska się włączyła do tego, że pomijając, że zaś chcemy ciągnąć gaz z Norwegii, prawda? A więc wchodzimy jakby w ten obszar, no to miałoby jakby dodatkowy walor tutaj, jeżeli nasze bezpieczeństwo. A więc tak, jestem bardzo za tym, aby współpraca polsko-szwedzka została nawiązana i żebyśmy tutaj w basenie Morza Bałtyckiego zbudowali tego typu koalicję, która mogłaby gwarantować bezpieczeństwo nasze jak najbardziej. Kraje nadbałtyckie byłyby też włączone w to, prawda, i odgrywałyby również bardzo istotną rolę. I na pewno no, ostatnio doszło do rzeczy bezprecedensowej, bo powstaje taka wspólna Rada Ministrów Polski i Litwy. Ona się przyjeżdża, pani prezydent, i będzie to jest porozumienie, będą w tym okresie podejmowane. No, wysłaliśmy czołgi na Łotwę, tak, nasze kompanie. No, Estonia jest ogromnym zwolennikiem współpracy i tutaj uważa, że Polska mogłaby odgrywać istotną rolę takiego moderatora, takiej współpracy właśnie w rejonie Bałtyku. No, należałoby do tego moim zdaniem wrócić. Chodzi o to, żeby koncepcja Trójmorza nie przesłoniła nam no, możliwości budowania takich odcinkowych rejonów. Marynarka wojenna testuje ORP Śląza, który został okrzyknięty najdłużej budowanym okrętem po 1989 roku. Zgadza się pan minister z tym? No niestety, to jest prawda i to jest, Śląsk jest dla mnie ciągle takim dowodem na to, jak można zmarnować szansę modernizacyjną, jeżeli chodzi w tym wypadku marynarkę wojenną, bo w tym czasie, kiedy byłem sekretarzem stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiadałem za techniczną modernizację sił zbrojnych między innymi,
Przygotowaliśmy, był przygotowany projekt zbudowania 7 korwet dla marynarki wojennej. To miało być takie jądro, podstawowy element siły naszej marynarki. Kupiliśmy też licencję na korwety, niemiecką licencję na budowę korwet w stylu, w systemie takim modułowym. To jest rozwiązanie korzystne z punktu widzenia również finansowego, jeśli wykorzystanie tego. I Ślązak. Generalnie to korwety miały pseudonim Gawron, tak, ale Ślązak miał być tą pierwszą korwetą, która miała wejść na uzbrojenie. Ten program miał być realizowany przez Stocznię Marynarki Wojennej i koszt jednego okrętu, z tego co wiem, na granicach 400 milionów chyba złotych, prawda, rozłożono to oczywiście na lata. W pierwszym etapie miały być zbudowane dwa okręty, a w następnym pięć. I ten program został uruchomiony, kiedy ja zostałem odwołany w 2001 roku po słynnej aferze, kiedy zarzucono mi, że jestem skorumpowany, tak? I musiałem się później latami tłumaczyć, to nieprawda. Więc ten program został uruchomiony już po moim odejściu, mianowicie rząd SLD wtedy, PSL chyba, pamiętam, że premier ówczesny Miller nawet tam wbijał jakieś gwoździe wstępkę pierwszego tego okrętu, do tego nieszczęsnego Ślązaka. No i potem co się stało? Okazało się, że Ministerstwo Obrony Narodowej jakby przestało finansować ten program. W rezultacie Stocznia Marynarki Wojennej, która zaangażowała się bardzo, tak, w tę umowę, w ten program, padła, zbankrutowała. Jeden ten okręt biedny budowano to przy pomocy takiej kroplówki, dając po parę milionów rocznie, to w konsekwencji doszło do sytuacji, w której okazało się tak, że sam program został w ogóle zawieszony. Początkowo twierdzono, że będą budowane dwa okręty. Tak? Budowano jeden i to właśnie w takim stylu. Tymczasem Stocznia Marynarki Wojennej opłacalność całego przedsięwzięcia szacowała przy budowie minimum trzech jednostek, tak, a miała być jeden. No i w rezultacie, mówię, stało się, co się stało, czyli ta stocznia upadła. No, a programu nie realizowano. No, ledwie był ten jeden kadłub, więc ten Ślązak biedny. No i Ministerstwo Obrony Narodowej doszło do wniosku, że stworzy taki program, powiedziałbym, ubogi. W uboższej wersji, mianowicie okręt zamiast korwetą został patrolowcem. No, pojawiły się dwa programy, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych siedmiu kadłubów, które tak czy inaczej były zamówione. A więc na trzech miały powstać okręty patrolowe, a na trzech okręty chyba jakieś poszukiwania min. No, to są programy Miecznik i Czapla, które miały być realizowane, ale na razie no, jest tak, że opływany jest ten patrolowiec Ślązak. Co będzie dalej, nie wiadomo. Co zresztą będzie z marynarką wojenną, też nie wiadomo, bo jak wiadomo, programy zapowiadane, między innymi pozyskanie nowych okrętów podwodnych. Zdaje się, że nic się w tym zakresie nie dzieje. Tak, jedyne chyba, co będziemy mieli, to nowoczesny okręt ratowniczy do ratowania okrętów podwodnych. Tak, to przy braku okrętów podwodnych, to przyznaję, że to trochę kuriozalnie wygląda. A jak pan minister ocenia głosy, które mówią, że nie ma sensu budować polskiej floty, bo Bałtyk jest tak małym morzem, że wystarczą dobrze rozwinięte wojska rakietowe i lotnictwo? No, to jest pytanie, tak. Czy można kontrolować przestrzeń morską i zabezpieczać potrzeby nasze w tym zakresie, między innymi transporty morskie, handel na morzu, nie dysponując okrętami. Wydaje się to mało prawdopodobne. Prawda? No zresztą powstaje pytanie, jeżeli to miało być prawdą, że przy pomocy rakiet i samolotów można kontrolować przestrzeń morską, to dlaczego nie robią tego Rosjanie, dlaczego nie robią tego Szwedzi, Finowie i tak dalej, i tak dalej. Które mają zbudowaną marynarkę i okręty nawodne, i okręty podwodne, i wszystkiego rodzaju, więc no, dziwne byłoby, żeby Polska
akurat miała zrezygnować z mandatu wojennej. Ja nie przypuszczam, aby to było rozwiązanie sensowne. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan profesor Romuald Szeremetiew, były minister obrony narodowej.